Przeczytajmy Słowo Boże z 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 14. I stało się tak, że gdy Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb, oni go obserwowali. A oto był przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszy, czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. I powiedział im, któż z was, jeśli jego osioł albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go natychmiast w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść. Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. Wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiadników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdy usłyszał to, jeden ze współbiesiadników powiedział do niego, błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Wtedy on mu powiedział, pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu, a gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym, chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział, kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział, pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swego sługi, wyjdź szybko na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział sługa, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki
i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. I szły z nim wielkie tłumy, a on odwróciwszy się powiedział do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie, aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w 10 000 może zmierzyć się z tym, który z 20 000 nadciąga przeciwko niemu. A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym się ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Mamy tutaj przykład nauczania Pana Jezusa, które odbywało się w czasie, gdy jeszcze Pan Jezus był na ziemi, chodził pośród ludzi, którzy nie znali łaski, lecz byli pod zakonem, pod prawem. I prawo jest to system, który nie zna łaski, zna sprawiedliwość. I widzimy tutaj takich ludzi, którzy byli samosprawiedliwi, uważali się za ludzi, którzy przestrzegają reguł i na podstawie tego, że o sobie mieli wysokie mniemanie, oceniali innych i próbowali ich rozliczać według zasad, które sami przyjęli jako kluczowe w swoim życiu. I widzimy, że Pan Jezus wszedł w szabat do domu pewnego przywódcy faryzeuszy. Szabat, albo sabat, albo sobota, generalnie 7 dzień tygodnia, był związany z przykazaniem, które było nadane Mojżeszowi na Chorebie dla 12 pokoleń izraelskich do przestrzegania na terenie Judei, na terenie Kanaanu. I to akurat się odbywało na tym miejscu, gdzie prawo obowiązywało, bo terytorialnie się to zgadzało i działo się to wśród ludzi pochodzenia od Izraelitów, od Żydów, będących zobowiązanymi tego prawa przestrzegać. Oczywiście prawo nie obowiązywało poza Kanaanem w takim kształcie, jak Mojżesz je otrzymał, bo między innymi było tam polecenie takie, że każdy mężczyzna ma się 3-krotnie stawić przed oczami Bożymi w świątyni z pierwocinami i ma te pierwociny przynieść. Zakon, prawo było bardzo dokładnie opisane i nie można było robić żadnych odstępstw, jeśli mowa była o przyniesieniu. I jeśli zakon obowiązywałby także w Polsce, to niestety każdy mężczyzna z Grabowa musiałby 3 razy wziąć na ręce to, co zarobił, 10%, i pójść piechotą
do Jerozolimy. Oczywiście już to samo pokazuje, że byłoby to niesamowicie ciężkie. Także jest związany czas obsługi tego zakonu z tym, że stała w Jerozolimie świątynia. W tym czasie faktycznie w Jerozolimie stała świątynia. Natomiast Pan Jezus między innymi w 24 rozdziale Mateusza zapowiedział, że świątynia będzie zburzona i nie zostanie kamień na kamieniu. I tak się stało w 70 roku, że rzymski przywódca rozkazał zaatakować Jerozolimę i wydał rozkaz. Tylko proszę nie zniszczyć świątyni. Ale jakiś pijany żołnierz wywołał pożar. Tak mówią zapisy historyczne. Pełna złota świątynia spowodowało, to złoto powłaziło między kamienie i aby złoto odzyskać, trzeba było kamień po kamieniu ją rozebrać, literalnie wypełniając słowa Pana Jezusa, że nie zostanie kamień na kamieniu. I do dziś tej jerozolimskiej świątyni nie ma. W tym miejscu stoi od pewnego czasu meczet, islamska świątynia i nie ma tam miejsca, żeby nawet jeśli mieszka się w Judei, żeby wziąć pierwociny i żeby każdy mężczyzna mógł do tej świątyni te pierwociny zanieść. Bóg zrobił to specjalnie, dlatego że po ukrzyżowaniu Pana Jezusa nie było już miejsca na kultywowanie, przestrzeganie zakonu mojżeszowego. Dlatego, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa była wypełnieniem zakonu i na dziś jakiekolwiek próby poddawania się pod zakon jest po prostu bluźnierstwem przeciwko Bogu. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I nie wolno tego w żaden sposób tolerować. Próby prześlizgiwania się tego typu fałszywych nauk w chrześcijaństwie wyrządziły wiele szkód. Szabat jest słowem, które można by na polski oddać odpocznienie. Jeżeli teraz spojrzymy na ten fragment, jak strasznie ci ludzie mieli złe wyobrażenie o tym, czym jest odpoczynek. Bo widzimy, że Jezus wszedł w odpocznienie do domu pewnego przywódcy faryzeuszy, aby jeść chleb. Oni go obserwowali. A oto był przed nim pewien człowiek, chory na puchlinę. Kto jest chory, wie, że jest to stan straszliwej męczarni, jeżeli jest to przewlekła choroba i jeśli jest to choroba dotkliwa, to mowa o odpoczynku w tym kontekście kojarzy się przede wszystkim z zaniechaniem tych wszystkich dolegliwości choroby. Chory człowiek potrafi nie spać dzień, nie spać noc, nie móc się skoncentrować, cały czas czuje ból albo różnego rodzaju przykre kwestie związane z chorobą. I odpocznienie kojarzyć się może tylko z tym, że w kontekście choroby ta choroba przestanie wreszcie dokuczać. A stało się to w odpocznienie. I wtedy Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszy, czy wolno uzdrawiać w szabat. Z każdego serca wyrywa się, oczywiście, że wolno uzdrawiać w odpocznienie. To jest naturalna rzecz. Kiedy, jak nie w dzień odpocznienia, można komuś dać odpocznienie? Lecz oni milczeli. On zaś ujął tego chorego, odprawił i uzdrowił i odprawił. Czyli Pan Jezus dał mu odpocznienie od tej choroby w dniu odpocznienia. Natomiast złe serca, czytamy to między innymi w innych Ewangeliach, miały mu to za złe. Zakon ma to do siebie, że on w pierwszej kolejności lubi się chlubić z cudzego ciała, nie ze swojego. Nawet Pan Jezus mówi, że aby tych uczonych w piśmie słuchać, ale według tych słów, co z zakonu przekazują, postępować, ale według ich uczynków nie postępować, bo
oni tylko uczą, a sami według tego nie żyją. Natomiast Piotr jako kontrast pokazuje chrześcijańskie życie, że jeśli chcemy w kimś wywołać efekt posłuszeństwa, to jako starsi w wierze, którzy mamy doświadczenie już z Panem Jezusem, najpierw mamy być jako wzór dla pozostałych, a potem reszta przyjdzie przez działanie łaski Bożej, przez działanie Ducha Świętego. Więc całkowicie odrębny sposób funkcjonowania między jednym a drugim systemem. Zakon chlubi się z cudzego ciała, łaska chlubi się z Pana Jezusa, który uzdalnia nas do tego, żeby chcieć się Jemu podobać. I tutaj widzieliśmy, któż z was, jeśli jego osioł albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go natychmiast w dzień odpocznienia. Pytanie bardzo konkretne, dlatego że Pan Jezus doskonale wiedział, że każdy z nas, nawet gdybyśmy byli pod sabatem, gdy zwierzę by nam wpadło, czy inna tego typu rzecz by miała miejsce, natychmiast byśmy działali w kierunku ratowania tego zwierzęcia, czy generalnie dobytku. Pożar by wybuchł w niedzielę albo w sobotę, to nie czekalibyśmy do poniedziałku czy do niedzieli, w zależności od tego, czy byśmy przestrzegali dnia wolnego w sobotę czy w niedzielę, tylko od razu byśmy działali, żeby ten pożar ugasić. Natomiast tutaj był to ktoś inny. Jeśli się nie miłuje bliźniego jak siebie samego, to już jest wystarczający argument, a niech sobie radzi sam. Taki jest niestety człowiek. Natomiast tutaj Pan Jezus go uzdrowił i odprawił. Ujął go, uzdrowił i odprawił, bo właśnie odpocznienie jest idealnym momentem na to, żeby komuś dać odpocznienie. I dlatego musimy przy rozważaniu tematu uczniostwa brać pod uwagę to, żebyśmy mieli prawidłową podstawę. My mamy działać w łasce, a nie w zakonie. W łasce, a nie w prawie. Mamy mieć na centralnym punkcie osobę Pana Jezusa, jak On się zachowywał, jak On myśli, jak On czuje, co jest dla Niego cenne, jak On tu w ciele przebywał, w jaki sposób On chodził między ludźmi, jakiego rodzaju dawał odpowiedzi. I to będzie dla nas wskazówka. Nie mamy mieć litery prawa, litery nawet prawa, którą niektórzy próbują wyciągać z Nowego Testamentu i mieć to jako wyuczony przepis ludzki. To nie jest właściwa droga. Słowo Boże nam pokazuje przede wszystkim osobę Pana Jezusa Chrystusa i On dał nam doskonały wzorzec do tego, żebyśmy rozumieli, co jest wolą Bożą. I później widzimy to samo działanie łaski w apostole Pawle i w innych uczniach, których Pismo nam dokładniej opisuje. Widzimy, w jaki sposób i co ma wychodzić z naszych ust, z naszych myśli, co ma być sednem naszego zainteresowania. Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść. Słowo przypowieść też warto zdefiniować, dlatego że niektórzy sobie wymyślają, że przypowieść to jest niestworzona historia. Nieprawda. W Biblii przypowieść to jest właśnie opowiedzenie czegoś, co faktycznie miało miejsce lub potencjalnie mogłoby mieć miejsce. Czyli nie ma tam żadnych elementów fantastycznych. I tutaj widzimy, że faktycznie tak jest. Coś takiego jak wesela odbywały się. Coś takiego jak zajmowanie miejsca przez gości odbywało się. Nie ma tu żadnych fantastycznych dodatków. Jest to dosyć ważne, dlatego że niektórzy, chcąc sobie zmniejszyć ostrze Słowa Bożego,
Niektóre miejsca, które są dla nich niewygodne, mówią, a bo to jest przypowieść, już to mnie nie interesuje, bo jest to przypowieść, więc na pewno nie chodziło o to, co jest napisane. Na przykład nazywa się przypowieścią opowiadanie Pana Jezusa o tym, co było w piekle, gdy trafił do piekła bogacz i Łazarz. Nie, jeśli tam po pierwsze nie ma prawdopodobnie nawet słowa przypowieść, ale nawet gdyby było, to nie oznaczałoby, że któraś z tych rzeczy była w jakikolwiek sposób mniej rzeczywista, niż tam zostało to opisane. Pan Jezus nigdy nie posługiwał się żadnymi bajkami. Pan Jezus zawsze, gdy opowiadał, mówił o rzeczach, które faktycznie miały miejsce lub które byłyby w przyszłości faktami, jeśli mówił o rzeczach przyszłych. Więc możemy być pewni, że te słowa zawsze są oparte na faktach. Nie są związane z czymś, co można by w jakikolwiek sposób podważać lub koloryzować. I tutaj właśnie ta przypowieść brzmi tak. Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Mamy tutaj zachętę do tego, żeby właśnie, nawet jeżeli nam się wydaje, że z jakiegoś powodu jesteśmy szczególnym tutaj gościem, kimś wyjątkowym, to po pierwsze już takie myślenie jest niebezpieczne, a po drugie, nawet jeśli ono jest, to powinniśmy zachować umiar. Dlatego, że właśnie to gospodarz decyduje, gdzie kto usiądzie. Zwłaszcza ma to odniesienie do Królestwa Bożego. Czasami ma takie się da słyszeć przemyślenia kogoś, że on tak ciężko pracuje dla Pana, jest zmęczony, tu zrobił tyle, tu tam tyle i to tak jakby właśnie był taka sytuacja, że on siebie próbuje posadzić na lepszym miejscu. Ale to Pan Jezus jest gospodarzem i to Jemu pozwólmy się posadzić we właściwych miejscach. Może się okazać, że wdowa, która dała ostatni grosz, który nie był w ogóle nawet kwotowo jakoś istotny, przez Pana będzie posadzona na tym pierwszym miejscu. Albo będzie jakiś człowiek, który w ogóle nie zostanie przez ludzi w żaden sposób odnotowany nawet wśród wierzących i na weselu niebiańskim będzie on posadzony znacznie wyżej, bo załóżmy Pan znalazł w nim coś ważniejszego i istotniejszego z punktu widzenia jego oceny. To on w Słowie Bożym zawarł, na jakie cechy mamy zwracać uwagę i jeśli na przykład zapomnimy o tym, że mamy nie szukać chwały w ciele innych i mamy nie szukać chwały w sobie, to wtedy przybliżamy się do tego wzorca. Wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. I dalej kontynuuje Pan Jezus tą przypowieść. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiadników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. 11 wiersz opisuje nam to, co się stało w historii. Pierwszy Adam się wywyższył nad Boga. On dostał polecenie. Ze wszystkich drzew ogrodu wolno ci jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie będziesz jadł. On chciał mieć poznanie. On chciał poznać zło.
chciał być ważniejszy od Boga. Wywyższył się nad Boga. I niestety wiemy, że to jest przez historię i Słowo Boże ocenione jako upadek. Słowo Boże wręcz mówi, spodlał rodzaj ludzki. Całkowita degradacja. To właśnie jest obraz pierwszego Adama. Ale drugi Adam, Pan Jezus Chrystus, się poniżył. Będąc Bogiem, przyjął postać podobną do ludzi i stał się człowiekiem. I poniżył się. I on został ukrzyżowany w miejsce nasze i później został wywyższony i teraz siedzi po prawicy Boga. I właśnie musimy pamiętać o tym wzorcu doskonałym, że Pan Jezus Chrystus, będąc Bogiem, się poniżył. I Filipian mówi, takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie upierał się przy tym, co mu się należało, ale poniżył się i przyjął postać sługi, niewolnika, stając się z postawy podobny do ludzi. Podobny do ludzi dlatego, że Pan Jezus miał ciało człowieka, ale nie miał grzechu człowieka. A więc nie był identyczny z ludźmi, bo człowiek niestety od upadku Adama to jest człowiek plus grzech. Pan Jezus nie miał grzechu. Stąd to sformułowanie, które niektórym sprawia trudność, podobny do ludzi. Czy jak mówi Rzymian, w podobieństwie grzesznego ciała lub w postaci grzesznego ciała. Nie było to grzeszne ciało, tylko postać podobna do tego grzesznego ciała, które my mamy. Powiedział też do tego, który go zaprosił, czyli kieruje się do gospodarza tego zaproszenia, do gospodarza tego domu, gdzie się znajduje. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Jest tutaj położony nacisk na to, że ten człowiek, który zorganizował to spotkanie, być może miał pokusę do tego, żeby na przykład Pana Jezusa sobie zawłaszczyć. Zaprosił go dlatego, że był już znanym w okolicy nauczycielem i chciał sobie przy okazji tego zaproszenia zwiększyć swoje notowania towarzyskie. Natomiast Pan Jezus mówi, że to nie jest właściwy sposób. My mamy pouczenie, że na przykład Abraham gościł aniołów, nie wiedząc o tym, bo tak mówi list do Hebrajczyków, że niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. I to właśnie byłoby niemożliwe, gdyby on miał takie nastawienie, jak tutaj jest poddane zaprzeczeniu przez Pana Jezusa. Gdyby on kierował się interesem, no to przecież ci trzej aniołowie, którzy go odwiedzili, to nie byli ani z rodziny, ani nie byli przyjaciółmi rodziny, ani krewnymi, więc drzwi byłyby zamknięte. Natomiast dał temu gospodarzowi taką radę. Gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdy właśnie dysponujemy tymi dobrami bożymi, które mamy, mamy przede wszystkim kierować swój wzrok na rozwój Królestwa Bożego. Czyli nie kierować się tymi ziemskimi relacjami, że dziś zaprosimy do siebie prezydenta, albo innego biznesmena, albo zaprosimy do siebie kogoś z rodziny, tylko żebyśmy właśnie kierowali się tym,
że mamy kogoś, komu brak Słowa Bożego zaprosić. Albo kogoś, kto nie dostaje w tym, żeby lepiej poznać wolę Bożą, a chciałby. I spotkanie jest okazją do tego, żeby mu to umożliwić. Kogoś, kto źle jeszcze idzie, krzywo. I wykorzystać ten czas na to, żeby właśnie poznać lepiej Słowo Boże. Albo kogoś, kto na prawdy Bożej jest ślepy. I wtedy takiego możemy ubogacić tym, co mamy najlepsze. Jeżeli będziemy się kierować tym, żeby nie tylko kierować się właśnie ułomnościami fizycznymi, ale również duchowymi, to wtedy najgłębiej skorzystamy z tej wskazówki. Gdy usłyszał to jeden ze współbiesiadników, powiedział do niego: błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Czyli ten, który tutaj wykrzyczał, skierował już tory myślenia na temat przyszłego Królestwa w niebie. I wtedy Pan Jezus powiedział: pewien człowiek wydał wielką ucztę. Czyli znowu Pan Jezus tutaj kieruje się obrazem uczty, gdzie ta uczta już jest związana z tym, żeby być pewnym zbawienia, żeby mieć radość niebios, żeby mieć niebo za swój dom. I tym, który zaprasza, ten pewien człowiek, to jest Bóg. Bóg wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. Nawet mieliśmy taki traktat, który odnosił się do tego właśnie fragmentu z Łukasza 14:17-22. I to był dawno temu wydany traktat. On bardzo mocno podkreślał to, że to jest właśnie mowa o ewangelizacji, o tym, żeby przyprowadzać ludzi do Boga na podstawie tego schematu. I tutaj jest powiedziane, że Bóg wydał tą ucztę. Tą ucztą jest zbawienie, przyjście do Niego, weselenie się. Zresztą w Łukasza 15 też dzisiaj czytaliśmy na pierwszej części o takiej uczcie. A gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę i zaprosił najpierw uczonych w piśmie, godnych ludzi, którzy najlepiej i najbliżej stali Boga. Ale oni nie chcieli. Właśnie tutaj Pan Jezus dotyka mocno tego gospodarza i im jemu podobnych, porządnych ludzi. Ale co powiedzieli ci porządni ludzie z Izraela? Zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: kupiłem pole. No, kupienie pola jest poważnym wydarzeniem, wtedy było jeszcze poważniejszym wydarzeniem. I muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Ile razy, gdy dajemy komuś traktat lub jakoś go zapraszamy do tego, żeby uwierzył w Pana Jezusa, to on mówi: nie mam czasu, przygotowuję się do egzaminów. Nie mam czasu, bo mam bardzo ważną rozprawę sądową. Nie mam czasu, bo mam inne obowiązki zawodowe. Drugi zaś powiedział: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Zakup 5 par wołów w tamtym czasie to tak jakby dzisiaj kupić 5 tirów. No byłoby to dosyć poważne wytłumaczenie. I kolejny człowiek po prostu zrezygnował z pójścia do nieba, tylko dlatego, że rzeczy tego świata go bardziej zajmowały. A jeszcze inny powiedział: pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Słowo Boże mówi, że małżeństwo to jest potrójny sznur. Czyli żona, mąż
i Bóg. Albo jeśli lepiej, to Bóg, żona i mąż. I dopiero ten potrójny sznur ma szansę wytrzymać. Natomiast ludzie niestety bardzo często zachowują się tak, że porzucają możliwość zbawienia dla przyczyn związanych z poszukiwaniem współmałżonka. Nawet jest takie powiedzenie, szukam żony jak szalony. I ono jest niestety związane z tym, że ludzie tak bardzo są zajęci tym, żeby znaleźć partnera życiowego, żeby tylko i wyłącznie znaleźć go. A co myśli o tym Bóg? Czy jestem pojednany z Bogiem w ogóle? Czy ten przyszły współmałżonek jest pojednany z Bogiem? Czy będziemy budować na jednym fundamencie? To te rzeczy są dla nich mniej istotne, co jest dużym błędem. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. To jest ważne. Rozgniewał się. Nie było to gospodarzowi obojętne. To tak jakby dostał po prostu zniewagę. Może nawet jakby dostał w twarz. I to jest obraźliwe dla gospodarza. Zwłaszcza poważnie się robi, gdy sobie przypomnimy, że w tym obrazie gospodarzem jest Bóg. I wtedy taka obraza jest dużo bardziej brzemienna w skutkach. Jeżeli ludzie powątpiewają w istnienie piekła i nie byłoby ani jednego wersetu w Biblii o piekle, to już sam ten werset 21, że gospodarz się rozgniewał, wystarczyłby, żeby wyprowadzić naukę o piekle. Dlatego, że bycie w rękach rozgniewanego Boga bez jakichkolwiek szans na pojednanie z Nim, a przecież tu właśnie została odrzucona możliwość pojednania się z Nim, to jest najstraszniejsza rzecz, jaka może mieć miejsce. Natomiast mamy inne miejsca w Biblii mówiące o tym, że to będzie jezioro płonące ogniem i siarką na wieki wieków, gdzie ci, którzy tam trafią, będą dręczeni dniem i nocą na zawsze. I niestety ci ludzie z tego ratunku przed tym zrezygnowali ze wspaniałej uczty, woleli zająć się czymś, co i tak za 100 lat najpóźniej nie będzie miało żadnego znaczenia. Praca to jest 40 lat aktywności zawodowej, nie więcej. Może 50, jak ktoś ma bardzo dużo siły. Małżeństwo, no jest dożywotnie, ale znowu mija wraz z bytnością tu na ziemi. Posiadanie, cóż ono znaczy? To wszystko przestanie być ważne z wiekiem, od trumny. I to właśnie jest poważny błąd, któremu ulegli ci trzej ludzie, którzy tu prosili, aby być wytłumaczonymi. Natomiast widać, że gospodarz nie uznał tego za wytłumaczenie, bo rozpalił się jego gniew. I teraz powiedział do swego sługi, wyjdź szybko na ulicę, zaułki miasta, wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I tutaj oczywiście chodzi w pierwszym rzędzie o tych, których widzieliśmy, że Pan Jezus sprowadzał, zapraszał nierządnice, celników i innych ludzi pogardzanych przez tą pierwszą grupę. No oczywiście jak ktoś solidnie pracuje, ma 5 wołów, a tam widzi takiego lekko ducha typu Łazarz, który leży sobie i żebrze, to uważa się za lepszego od niego. Ale to Łazarz jest w niebie, a bogacz w piekle. I dalej widzimy, że ten sługa poszedł, a jeszcze jest miejsce. Wtedy stała się rzecz błogosławiona. Wtedy stało się coś wspaniałego, bo Bóg
nie tylko zwracał się do narodu izraelskiego, ale również zachęcił, żeby na tą ucztę zaprosić pogan. Czyli wszystkich nieżydów, czyli takich jak my, którzy nie byli związani z Izraelem, nie mieli żadnych przymierzy, nie mieli żadnych związków z Bogiem Izraela. Obcy Bogu i obcy przymierzą, bez Boga na świecie. I wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. To jest bardzo istotne, żeby pamiętać, że wolą Bożą jest, żebyśmy ludzi przymuszali. Sami zostaliśmy przymuszeni, żeby wejść do nieba, żeby być zaproszonym na ucztę. Przymuszanie to nie jest tylko takie delikatne gdzieś tam napisanie sobie w liście lub w swoim pamiętniku, do którego nikt nie zajrzy. Jestem chrześcijaninem zbawionym z łaski. Nie. Przymuszanie przede wszystkim zawiera w sobie element perswazji, nacisku, zachęty. I tutaj trzeba o tym pamiętać, że nie jest to, co prawda, tak jak niektórzy to przeinterpretowali, zmuszaniem mieczem i ogniem, tak jak to robili konkwistadorzy. To był błąd. Natomiast przymuszanie zawiera w sobie to, że jeśli komuś mówimy Ewangelię, a on ma jakąś trudność, to staramy się mu to wytłumaczyć tak, żeby zrozumiał, a nie, wiesz, jestem niewierzący, aha, to przepraszam, cześć. To nie jest przymuszanie. Przymuszanie, jeżeli ktoś ma neutralny stosunek lub lekko niechętny, zawiera w to, żeby tą niechęć zamienić w neutralność, a neutralność zamienić w chęć pójścia za Panem Jezusem. I to jest właśnie taka ważna rzecz, żebyśmy szli my również między drogi, między opłotki i przymuszać do wejścia. Dlaczego? Bo Bóg chce, aby Jego dom się zapełnił. Sami mamy już miejsce w niebie, bo Pan Jezus powiedział, że idę przygotować wam miejsca, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. I to dotyczyło obietnicy związanej z domem Ojca. I właśnie ten gospodarz, czyli Bóg, chce, aby dom się zapełnił. Bo On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I dalej, mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni pierwotnie, nie skosztuje mojej uczty. To jest także straszna rzecz, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli ktoś odrzuci jego poselstwo pokoju, to potem ma już bez wymowy czas na wieki wieków do spędzania w jeziorze ognia i siarki. Nie będzie ani jednego w niebie, kto podeptał Syna Bożego. Nie będzie w domu Ojca nikogo, kto nie skorzystał z zaproszenia Pana Jezusa do tego, żeby uwierzyć w Pana Jezusa i być zbawionym raz na zawsze. Żaden z tych zaproszonych, którzy odrzucili moje zaproszenie, nie skosztuje mojej uczty. I szły za nim wielkie tłumy, a on odwróciwszy się powiedział do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. To są słowa, których wiele osób nie chciałoby w Biblii widzieć. Są to słowa, które nawet jeśli są, to są czytane z taką niechęcią, że one najlepiej, gdyby po prostu okazało się, że być może nie ma w którymś wydaniu i wtedy to wydanie może by było jednym z popularniejszych. Ale te słowa w Biblii są. Pan Jezus to wyraźnie powiedział, że mamy mieć swoje życie w nienawiści w stosunku do tego, jak go mamy na pierwszym miejscu. Nie może być tak, że po prostu te słowa będziemy jakoś pomniejszać.
mamy mieć w nienawiści swoje życie. Ze swoim życiem mamy tu powiązane związki rodzinne, bracia i siostry. Nie może być tak, że miłuję Pana Jezusa mniej niż brata lub siostrę. Nie może być tak, że Pana Jezusa miłuję mniej niż żonę i dzieci. Przede wszystkim jest miłość do Pana Jezusa. I to jest wskazówka do między innymi rodzin podzielonych. Że jeśli mamy na przykład sytuację taką, że jest rodzeństwo. Jeden wierzy w Pana Jezusa, a drugi nie wierzy w Pana Jezusa. To ten wierzący w Pana Jezusa nie powinien lekceważyć służby Bożej, bo co powie na to brat? Albo co powie na to siostra? Ja na całe szczęście mam wierzącą siostrę, ale był czas, kiedy była niewierząca i w ogóle nie brałem pod uwagę jej zdania na ten temat. Tak samo mam wierzącą żonę, więc nie wiem, co to jest. Ale Słowo Boże tu wyraźnie mówi, że jeżeli dzieci nie chcą iść za Panem Jezusem, albo jeśli współmałżonek nie chce iść za Panem Jezusem, to nie mamy na to zważać, mamy najpierw patrzeć, co chce Pan Jezus. Owszem, żony głową jest mąż, ale to jest delegowane od Boga. Najpierw jest wola Boża. Jeżeli wola tego, który jest niżej, nie zgadza się z tym, który jest wyżej, czyli z Bogiem, to tego niżej się nie słucha. To jest bardzo znana zasada, że jeżeli na przykład znałbym szefa firmy i wiem, jaka jest jego wola, i nagle brygadzista, który jest moim bezpośrednim przełożonym, jakieś rzeczy mówi, o których wiem, że są niezgodne z wolą właściciela, no to po pierwsze nie słucham tego, bo byłbym szkodnikiem, a po drugie no, zwracam się do właściciela, że brygadzista takie bzdury wymyśla. Tak samo jest z mężem lub żoną, która nie chce iść za Bogiem i nas odciąga od służenia Bogu. Czy dzieci, jeśli są nieposłuszne Słowu Bożemu, to pierwszeństwo ma Pan Jezus. I nawet ojciec i matka. To jest bardzo trudne dla zwłaszcza dzieci, gdzie mają relacje nieletnie. To wiadomo, tutaj jest sytuacja taka, że rodzica do pełnoletności w związku z zależnością finansową raczej trzeba słuchać. Ale gdy pojawia się pełnoletność i ma się taką trudną sytuację w domu, Słowo Boże mówi wyraźnie. Wyżej mamy słuchać poleceń Pana Jezusa, a nie zdegradowanych grzeszników. I mamy mieć w nienawiści, to nie znaczy, że my mamy mieć jakieś wrogie uczucia do tych osób, tylko miłość do Pana Jezusa ma być tak wielka, żeby te uczucia do tych ludzi lub do mojego życia wyglądały dużo mniej silnie. Tak jakby wręcz nienawiść. I dalej, 27. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Znowu odniesienie do uczniostwa i znowu bardzo radykalna myśl, bo krzyż to jest narzędzie śmierci. Niektórzy próbują tutaj jakieś do krzyża przypinać rzeczy, które nie mają z tym nic wspólnego. Krzyż to jest narzędzie śmierci, czyli ten, który idzie za Panem Jezusem, to już siebie samego zgładził, swoje potrzeby zlikwidował na krzyżu. Idzie na śmierć. Czyli po prostu jego życie jest nieważne. To jest powiązane z tym, że ma się w nienawiści swoje życie. Nikt swojego ciała celowo nie będzie niszczył, czy jakoś uszkadzał. Zresztą Słowo Boże mówi, że nikt swojego ciała nie ma w jakimś takim braku poszanowania, czy w nienawiści, czyli że je jakoś celowo kaleczy i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że swoje potrzeby
mamy za nic w porównaniu z potrzebami Królestwa Bożego. Czyli jeżeli Pan Jezus coś od nas wymaga i to stoi w kontraście z naszymi ulubionymi rzeczami, to należy zmienić ulubione rzeczy. To jest sygnał, że te nasze ulubione rzeczy są bałwochwalstwem. A tylko to, co Pan Jezus chce, jest właściwe. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów, nie obliczy wydatków? Czy mu wystarczy na ukończenie? Oczywiście nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkich kosztów związanych z pójściem za Jezusem w momencie, gdy się nawracamy, policzyć, w sensie wszystkich wydatków, przychodów i tak dalej. Więc jest to rzecz, która tylko wtedy się uda, kiedy od razu wiem, że moje życie jest przeze mnie traktowane jako nieistotne z punktu widzenia z wymaganiami Pana Jezusa. Jeżeli jeszcze gdzieś na tronie mojego życia zasiada kawałek mnie, to wtedy nie podołam zbudowaniem w tej wieży. W którymś momencie okaże się, że zabraknie czy to energii, czy to sił. Natomiast jeżeli na tronie mojego życia siedzi tylko i wyłącznie Pan Jezus, a stare ja jest już zdetronizowane, jest zrzucone z tronu, to wtedy starczy. Wtedy wieża będzie pięknie ukończona w swoim czasie. Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Czasami widzimy takie domy z ambitnym założeniem architektonicznym. Widać, że to miało być piękne i stoi 15 lat. No nie przyczynia to chwały temu, kto zaczął budować. Nawet niedawno, jak jechałem na Śląsk, widziałem tego typu nawydziwiane, nakombinowane, ale nawet nie jest stan surowy otwarty. To jest właśnie taka sytuacja, gdy mamy kogoś, kto ma słomiany zapał. Wydaje mu się, że chce iść za Jezusem, ale nie uczynił go Panem swojego życia, tylko tak fajnie było. Chrześcijanie to są mili ludzie. To łatwiej jest wśród nich różne rzeczy omawiać, bo nie ma awantur, nie ma kłótni. No, jest miło, jest fajnie. I co? I jeżeli Pan Jezus jest na tronie życia, to się uda. Ale jeżeli Pan Jezus jest gdzieś obok, to się nie uda. I wtedy diabeł ma z takiego radochę. Diabeł wtedy pokazuje go. Ten człowiek się niby nawrócił, ale potem odpadł. Nie ma czegoś takiego. Jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, wytrwa do końca i będzie zbawiony. Kto wierzy w Pana Jezusa, jest nieutracalnie zbawiony. To jest oczywisty fakt, że zbawienia utracić się nie da. Natomiast jest pewna grupa takich jak Judasz. On poszedł za Panem Jezusem, ale nie uczynił go Panem swojego życia i po 3,5 roku go sprzedał za marne 30 srebrników, które potem i tak oddał i poszedł i powiesił się. To jest rzecz, która jest ważna, żeby pamiętać, że kto nie niesie swego krzyża, swój krzyż, czyli ten krzyż, na którym ja mam wisieć. Bo to nie jest powiedziane, że ten krzyż jest czyjś. On jest w każdym przypadku swój. Gdy Pan Jezus już niósł swój krzyż, to potem go na nim powiesili. I on nie miał swojego życia w takim
wysokim uznaniu, żeby zatrzymać ukrzyżowanie. Tak samo u nas ma być nastawienie, że mamy nieść swój krzyż i iść za Panem Jezusem. Na tym krzyżu będę wisiał ja. Czyli wszystkie moje potrzeby, wszystkie moje ambicje, wszystkie moje życzenia, które nie są zgodne z oczekiwaniami Zbawiciela. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak powiedział apostoł Paweł. I dalej jest druga, bardziej poważna przypowieść. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się? Czy w 10 000 może zmierzyć się z tym, który z 20 000 nadciąga przeciwko niemu? A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. To jest znowu wyraźne nawiązanie do tej myśli, że jeśli kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, dla chwały nieba się tego mamy wyrzec, dla życzeń Boga, dla życzeń Zbawiciela, nie może być uczniem moim. Nie ma takiej możliwości. Ale powaga tego jest taka, że tutaj nie ma neutralnego gruntu. To nie jest tak, że możemy sobie wybrać, że nie chcę iść za Jezusem. To jest jeden wybór. Chcę iść za Jezusem. To jest drugi wybór. A pośrodku jest ziemia niczyja. Ani nie chcę, ani chcę. I to tak sobie będę w tym neutralnym miejscu. Nie. Tutaj jest król, który z 20 000 wyruszył. On wcześniej był przedstawiony jako rozgniewany gospodarz. Jeżeli nie przyjmiemy zaproszenia na wesele, to jesteśmy w solidnych tarapatach. I jak on jeszcze jest daleko, z większą od naszej armii, bo nie damy rady walczyć z Bogiem, to lepiej, jak on jeszcze jest daleko, wysłać poselstwo pokoju. Właśnie o tym było to miejsce, które też dzisiaj czytaliśmy z 2 Koryntian 5 rozdział. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Więc jeżeli mamy ten obraz, to widzimy tu wyraźnie. Rozgniewany gospodarz albo król z większym wojskiem zbliża się. I albo poprosimy o pokój, albo stoczymy bój, w którym przegramy, co jest obrazem na trafienie do jeziora ognistego na zawsze. Nie ma neutralnego gruntu. I później na zakończenie tego rozdziału Pan Jezus pokazuje obraz soli. Dobra jest sól. Jest to kłopotliwe miejsce, jeżeli ktoś próbuje to zastosować w kuchni, bo sól nie jest dobra. Prawda? Wiemy, że powoduje różnego rodzaju schorzenia. I to nie o to chodzi. Tu o tą dobroć soli chodzi w nawiązaniu do soli przymierza w Starym Testamencie. Miała być dodawana do każdej ofiary. I generalnie jest też kwestia taka, że ta sól kuchenna, co do zasady, nie wietrzeje, więc nie chodzi o związek NaCl, czyli chlorek sodu. Choć oczywiście kopalnie chlorku sodu były znane już od dawien dawna, więc to nie jest problem. Natomiast też trzeba pamiętać, że tutaj nie chodzi o to, że ta sól na pewno zwietrzeje, tylko jest to przypuszczenie. Lecz jeśli sól zwietrzeje, czyli nie jest to wykluczenie całkowite tego chemicznego związku NaCl, natomiast jest tu przypuszczenie, jeśli sól zwietrzeje. No więc jeśli sól zwietrzeje, skoro my jesteśmy solą ziemi, to jeśli by sól zwietrzała, jeśli byśmy nie byli tacy, jakimi mamy być, to jaki będzie tego skutek? Nie nadamy się ani do ziemi, ani do nawozu, lecz ją wyrzucą. Świadectwo tego typu ludzi, którzy niby deklarują chrześcijaństwo, ale
nie mają nic z Chrystusa, bo nie idą za Panem Jezusem, to jest do niczego. Się to nie przyda. Bo niby nie jest on tak całkiem ze świata, a jednak do niczego się nie przyda to jego świadectwo, bo jest byle jakie. I nie wskaże na Pana Jezusa, tylko jest to taki dziwoląb. I właśnie chodzi o to, że mamy tutaj te wskazówki po to, żebyśmy takimi dziwolągami nie byli. Bo taka sól nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz się ją wyrzuca. Do niczego się nie nadaje. Sól, która nie ma smaku soli, czy generalnie substancja, która uległa jakiejś reakcji chemicznej i nie jest już tą reakcją, tą substancją. Bo jeżeli, załóżmy, dojdzie do jakiejś reakcji zmieniającej wodę w coś innego, to jej się nie da pić. Jeśli tlen zwiąże się z jakąś inną substancją, to może być, jeśli powiązał się z węglem i stał się tlenkiem węgla, to staje się toksyczne. Więc świadectwo chrześcijanina pomieszane z jego ambicjami to jest taka właśnie sól, która nie jest solą. Jest nie wiadomo czym. Śpiewajmy pieśń nr 120. Wiem, że starczy nam tchu.
Czy...